Trinera na Malcie, na obrzeżach miasta Karkara, znajduje się dom największego działa na świecie, działa Armstronga. Ta lufa o wadze 100 ton potrafi wystrzelić pocisk o wadze 1 tony na odległość mniej więcej 4 km, zużywając do tego ćwierć tony prochu. Cały absurd sytuacji polega na tym, że zbudowali ten fort oraz sieć fortów broniących to wybrzeże Malty i to działo nigdy, ale to nigdy nie zostało użyte. Zrobiłem też kilka takich jeszcze dział. Jeszcze było kolejny na Malcie w forcie Cambridge oraz jeszcze było postawione kilka takich dział na Gibraltarze. Pokazuje cały bezsens wojny. Wystrzeliło kolejne działo, które się wystraszyłem. Takie zimniejsze. A to działo... Kolejny wystrzał. A to działo, które tam jest, to wielkie, jest co roku mniej więcej w maju. Odbywają się tutaj odtworzenia. Odbywają się tutaj odtworzenia historyczne. Akurat w maju 2015 roku przypada 100. rocznica bitwy pod Gallipoli, jednej z najbardziej krwawego incydentu w historii wojen świata. Fort Karkara. Chciałem, żeby jakiś trep się na mnie wydzierał cały dzień. Jajeczno, mięsny hamburger. Powinno być dobre. Fort Rinella. Dom prawdziwej bestii pijącej ogniem. Jest to 100-tonowe działo Armstronga. Pamiętajcie jeszcze o tym, że w tym czasie też Cypr należał do Brytyjczyków, więc cała droga Wielkiej Brytanii, Gibraltar, Malta, Cypr, Kanał Suezki, aż do Indii należało do Brytyjczyków.
Działo to było pierwszym sterowanym mechanicznie działem na świecie. Zbudowano specjalny kocioł mechanizm, dzięki któremu można załadować go było już w 6 minut. Ale w przypadku wielu projektów tutaj potwierdziło się przysłowie, że cała para poszła w gwizdę, ponieważ wielkie przygotowania, olbrzymi zbudowany fort, 35 ludzi obsługi i nigdy nie zostało działo użyte. Że nigdy nie zostanie już to, tylko tu zardzewieje szczęśnie na wieki. Fortem do pary dla Fortu Rinala jest fort zwany Cambridge Battery, znajduje się Slima. Niestety jest otoczony przez tak zwany development. W 2007 roku inwestor obiecał, że jak skończy część komercyjną, to też da pieniądze na częścią historyczną i fort udostępni. Jest rok 2020, a oczywiście nie zostało to udostępnione. Koszt utrzymania tych baterii i tych wystrzałów armatnich był tak pomężny, nawet dla Wielkiego Imperium, że nigdy z armat nie strzelano. Fort budowę skończono w 1886 roku i już w 1903-1904 go po prostu porzucono z uwagi na nieprzydatność. To mi się wydaje, że jest też druga, przecież te forty miały chronić ten i z drugiej strony walety przed statkami tymi przepływającymi, ale przecież z drugiej strony Malty też mogły te statki płynąć, więc te forty okazały się podwójnie nieprzydatne. Mam strzelać niekazaną. Wstąpiłem na działo. Działo mnie wystraszało. Puk był.